ale to dobrze wygląda. Czy trzeba mieć hajs i być niesamowicie zamożnym, żeby podróżować? I czy każdy podróżnik to youtuber? YouTube'a, to jest w ogóle mega rzadkie teraz w dzisiejszych czasach, że ktoś podróżuje i nagrywa YouTube'a i to jest stary pełen szacun dla ciebie. Zdarzały się takie rzeczy, także podróżowałem i szukałem dopiero pracy. No to dzień dobry, w kolejny piękny dzień. Dzisiaj jesteśmy polską drużyną znowu. Idziemy na plażę, idziemy chillować, idziemy porobić jakieś rzeczy. Za chwilę tutaj z Maćkiem zrobimy wywiad. O czym? Nie wiem, no powiesz coś ciekawego o sobie. Czemu podróżujesz? O podróżach, stary, też jesteś podróżnikiem. Tylko, że niekoniecznie z kamerą. Dokładnie. No, więc to jest w ogóle piękne, w ogóle podróżować bez kamery. To jest... Naprawdę ci zazdroszczę. Powiem ci, zazdroszczę. Ogarniamy tutaj coś, mamy leżaczki. Normalnie Polacy na wakacjach. Ale plażka jest mega klimatyczna, dobra niedzielka. Idę zaraz odpalić drona. Na pewno dzisiaj w planie będzie trening. Mam nadzieję, że uda się komuś mnie nagrać. Chwilę podtrzymać kamerę, żeby zobaczyć, jak sobie trenuję w trasie, jak sobie trenuję nad wodą. No i co? No i zobaczymy. Może wspaniali Polacy powiedzą mi w ogóle, powiedzą nam, co ich w ogóle sprowadza do Meksyku. Dlaczego tu są i o co chodzi z tymi podróżami, tym bardziej bez kamery. Dobra, biorę cię z zaskoczenia. Robimy dobra, wywiad. Ja idę, słuchajcie, na leżak, tak, wyróbcie wywiad. Tak, bo o Majku już wszystko wiemy. Jakie wszystko? O tobie już wiemy. To co, wiemy czy zostajemy? Zostajemy, to jeszcze za tą chwilę poćwiczysz. A tymczasem, stary, powiedz mi, czemu przyleciałeś do Meksyku? Spontan. Czwarty kupiony bilet, w piątek 8 rano wylot. No to zrobiłeś praktycznie tak jak ja, na spontanie. Patrzę się, ojej, bilet w Frankfurcie. Dobra, będę w Frankfurcie w sumie, to też przylecę, nie? Tak jest. Czyli spontan. Byłeś wcześniej tutaj w Meksyku, w Ameryce Łacińskiej? Dominikanie. Na Dominikanie tylko, tam mówiłeś, że parę lat temu. Kurczę, blady, jesteś tu już tydzień. Stary, plusy, minusy, które teraz zauważyłeś w Meksyku. Plusy. Co ci się tutaj najbardziej podoba, co jest spoko? Co takiego ci się, wiesz, klimat. Takie... Klimat w sensie taki łajbik, co ludzie robią, czy klimat, że jest ciepło? No ogólnie klimat też, pogoda przede wszystkim. Dla mnie to za zimno trochę, tak? Jeszcze. Zimno! Nie, akurat z Polski przyjechałem. Co jeszcze? Ludzie są mega pomocni. Co tam jeszcze? Jedzonko też spoko. Jedzonko, quesadille. Czy tak raczej, tacos, czy ten burger jak wczoraj? Burger też, to. Tak, no powiedz, tacos. No dobra, to co ci się nie podoba w Meksyku? Bo tutaj mamy koleżankę, która mówiła, że jej się parę rzeczy nie podoba, na przykład, że jest głośno, że jest brudno. Czujesz coś takiego tutaj, czy nie? Tyle jak, mniej więcej tak jak wszędzie, nie? Tu już tak na wyraz brudno może nie jest, ale troszkę może. Okay. Trochę brudno. No dla mnie to jest naprawdę, jeżeli chodzi o Yucatan, no to jest naprawdę czyściutko, nie? W porównaniu, nie wiem, do jakiejś Tanzanii, czy jakichś, wiesz, innych takich dziwnych krajów, czy by pojechać nawet do Nikaragui, to powiem ci szczerze, że jest, kurczę, tutaj naprawdę czyściutko. Dużo osób mówi, że ciężko jest podróżować, że to trzeba być albo youtuberem, albo trzeba mieć miliony. Czy to jest prawda, żeby podróżować, to trzeba być, nie wiem, super bohaterem? Nie ma takiej opcji. No ty mi mówiłeś, że ty podróżujesz tu, że tu Tajlandia, tu Dominikana, tu coś. I co, da się? Da się. Tajlandię za 250 zł poleciałem. W jednostronny bilet. Charter z Warszawy, bezpośredni lot. Też 3 dni kupiony wcześniej bilet, wylot, spontan. 3 tygodnie. I wszystko na spontanie. Tak jest. Tak całe życie.
Czyli da się podróżować, wiesz, oczywiście. Da się podróżować tanio, nie trzeba być, nie wiem, nie wiadomo jakim biznesmenem, nie trzeba... O, kolejne pytanie, jak z językiem? Uważasz, że potrzebujesz mówić perfekcyjnie po angielsku, perfekcyjnie po hiszpańsku, czy nie wiem? Nie, moim zdaniem to jest, trzeba się... podstawowych zwrotów nauczyć, takich, nie wiem, co potrzebujesz i tak dalej, gdzie trafić, co coś chcesz i tak dalej. Najlepiej to się nauczy właśnie najważniejsze, czyli cześć, co tam, dziękuję, dzień dobry, proszę, potrzebuję. Jestem głodny, potrzebuję, chcę. Tak jest. A później to już na migi. Tak. Jest tam kraje, gdzie na przykład nawet się nie dogadasz, na przykład Tajlandia, to tam no tak, to nawet po angielsku nie gada. Może po rosyjsku, bo dużo Rusków jest, no ale to też tak zależy. Tak to nie trzeba mieć, nie trzeba być milionerem, nie trzeba znać jakoś perfekcyjnie języka. Tak samo, nie. Także to jest w ogóle... Przede wszystkim chęć i odwaga. Co rozumiesz przez odwaga? No po prostu, bo też ludzi dużo się boi na przykład na własną rękę podróżować. Na przykład boją, nie, mają taką niepewność, że nie wiedzą, co ich tam spotka na miejscu i tak dalej, że jakieś, nie wiem, jakieś mogą nieprzyjemności być, czy coś, jakieś problemy z hotelem, z podróżą. Teraz jest doba internetu, wszystko można sobie zorganizować. No tak, Booking, Airbnb, tak Hostel World, coś tam jeszcze, 6 tysięcy innych aplikacji, więc nawet jakby się zostało w dupie, to i tak jak masz telefon w kieszeni, czyli wiedzę całego wszechświata w kieszeni, dokładnie. To możesz ogarnąć i nocleg, i żarcie, i taksówkę, i Ubera, i wszystko, nie, totalnie wszystko, także nie ma... Faktycznie, no nie ma się co bać, więc to nawet nie tyle co być odważnym, co tak jakby zaufać światu i technologii w pewnym sensie, nie? Dużo ludzi tylko jeździ na przykład na zorganizowane jakieś wypady, prawda? No tak, tak, ale tak. Ale to jest taki typowy odpoczynek, nic więcej, bo to jakiś all inclusive hotel. No tak, 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 tak. Czyli ty polecasz raczej taki backpackerski styl, żeby... jakieś hostele tanie, tutaj tak budżetowo, ale też żeby nie na złotówę lecieć, bo to jest bez sensu lecieć na złotówę, nie? To jest coś... korzystać, prawda? No stary, żebyś wiedział, no, to też nie można być, nie wiem, w Tulum, czy nie wiem, być gdzieś i nie skorzystać z największej atrakcji, tak jak być, nie wiem, właśnie w Paryżu i nie zobaczyć wieży Eiffla, nie, bo dokładnie. Mi szkoda pieniędzy, nie, czy nie, być w jakimś oczywiście. Miejscu, też sobie zawsze tak powtarzam, że jestem w tym miejscu prawdopodobnie raz w życiu, więcej tutaj nie wrócę, na pewno, bo jest jeszcze tyle rzeczy, które chcę odwiedzić, więc mówię, jak już tutaj jestem, trudno, korzystam, nie, tak jak ostatnio byłem we Francji, na tym, na Aiguille du Midi, tym takim szczycie, gdzie... No cudownie tam było, no ja wiedziałem, że pod Mont Blanc, no ja wiedziałem, że już drugi raz tam nie wjadę, no nie będę miał pewnie okazji, albo mi się nie będzie chciało, więc dokładnie jestem tu tak. I teraz, więc korzystam z tu i teraz. To jest w ogóle też niesamowite, Maciek podróżuje bardzo dużo i nie nagrywa, nie nagrywa YouTube'a, to jest w ogóle mega rzadkie teraz w dzisiejszych czasach, że ktoś podróżuje i nie nagrywa YouTube'a i to jest stary pełen szacun dla ciebie w ogóle za to, bo teraz to... Kiedyś z Adą, może tam widziałeś nagranie z Adą Go na Travel, co w Wenezueli siedziała tam dosyć długo, rok prawie. Właśnie kiedyś nagraliśmy pierwszy raz, jak się spotkaliśmy w Panamie, to gadaliśmy o tym, że jest więcej youtuberów podróżników niż prawdziwych podróżników, nie? I mówię, kurde, coś w tym jest. I powiem ci, że ja chyba idę w złym kierunku czasami. No to skoro nie można twoich przygód i tak dalej zobaczyć nigdzie w sieci, nie można o tym usłyszeć, to może chciałbyś się podzielić jakąś dwoma historiami. Jakieś niebezpieczeństwo, które cię kiedyś spotkało, albo co uważałeś, że było tak dosyć, mogłoby być niebezpiecznie. I jedną historię, którą wspominasz najlepiej, że spotkałeś taką dobroć, takie coś wspaniałego, coś było pięknego, takiego wow. Nie miałeś żadnych niebezpieczeństw. Tak bezpośrednio może nie. A zaskoczyć, no to... Czyli mówię, że nie spotkało cię nic negatywnego w świecie. Nie. Tak jak podróżujesz w różnych naprawdę miejscach, nie tylko po Polsce, to mimo wszystko no nie spotkają się. Szczerze, w ciągu 5 lat mojej podróży może miałem dwie takie sytuacje, że było naprawdę niebezpiecznie, gdzie sam bym nie spowodował swojego niebezpieczeństwa, bo ja często lubię sobie utrudniać życie na siłę. No i tak jest, no świat nie jest jakiś super niebezpieczny, to trzeba naprawdę być w złym czasie, w złą godzinę. Aż takich pozytywnych rzeczy? Pozytywnych. Takich fajnych historii. Poznałem właśnie sporo fajnych osób, Meksykanów, Czecha takiego spotkałem, Polaków, tak samo kilku, ciebie. No tak, no ale to jest super, nie, że można poznać, wiesz, ludzi też tak samo pierdzielniętych jak ty, wiesz, łapać live, zrobić rzeczy, nie? Spotkać się, pogadać, jakieś opowieści, żeby przekazać. Tak, to jest super. Mówić się jakimiś życiami. Tak, to jest to, dlaczego wiesz, ja podróżuję, wiesz, poznajesz tych ludzi różnych, stąd, stamtąd, lokalnych, nielokalnych, podróżników, świrów, wiesz, biznesmenów, hipisów i to jest to. Dokładnie, na przykład teraz spotkałem dwóch Polaków, co jadą na
światowy zlot hipisów gdzieś tu w Meksyku, nie wiem dokładnie gdzie to ma być, ale gdzieś tutaj, no. Gdzieś jest jakiś taki zjazd hipisów, więc spoko ludzie, naprawdę. No tak, przez przypadek można poznać fajne historie, nie? Tak jest. No i... Co tu jeszcze? No dobra, może być tyle. Za chwilę cię jeszcze pomęczę, coś tak wymyślę. Jest. Albo oboje jesteśmy tak samo przygotowani do tego wywiadu. Ale jest pięknie. Tak, tak. Właśnie rozmawiamy o tym, że podróże to życie, że życie to podróż. No tak, no podczas podróży, dwutygodniowej podróży często doświadczysz o wiele więcej niż jakbyś był w rok na miejscu, nie? To jest to, że to jest tak intensywna dawka wszystkiego, emocji, doświadczeń, energii, ludzi, perspektyw, że no bywa to uzależniające, nie? Uzależniające. Ale w ogóle to jest pięknie! Poznawanie świata. Tak. Daję. Halo, Mike. Powiedz mi. Jakimi podróżami? Powiedz mi. Serdecznie cię proszę, żebyś mi powiedział. Kurczę blade. Jaki tutaj kolor osiągniemy, łącząc niebieski i zielony? I don't know. A tak naprawdę to nie. Tak jak wcześniej słyszeliście Maćka, który przede wszystkim podróżuje, nie nagrywa YouTube'a przy tym, co w ogóle jest niesamowite, co w ogóle podziwiam, że... Ja też nie nagrywam, że sobie nagrywam. Tak, są podróżnicy, którzy nie nagrywają YouTube'a, także mega podziwiam. No i no, tak naprawdę Maciek pracuje normalnie w Polsce, ma tam swoją działalność, no ale no nie jest nie wiadomo jakim biznesmenem, nie jest super nie wiadomo jak bogaty. I podróżuje, pozwala sobie na podróże. I powiedz mi, Mike, jak to jest u ciebie? Czy ty też jak zaczynałeś swoje podróże, to miałeś wcześniej odłożony jakiś super hajs? Wywodzisz się z jakiejś bogatej rodziny? Czy wcześniej miałeś kanał na, nie wiem, na YouTubie, który pozwalał ci podróżować? Czy jak to wyglądało? Z tego co pamiętam, byłeś studentem, jako chyba w czasach studenckich zacząłeś podróżować, wyjeżdżać gdzieś dalej, gdzieś za granicę. Tak. No i byłeś bogatym studentem, czy jak to wyglądało? Jak mogłeś sobie pozwolić? Pożyczałem no. 2,5 tysiąca dolców od starego i jechałem do Stanów. Tyle kosztowała wycieczka z biletem, może 2,5-3 tysiące dolców. Zajmowało mi miesiąc, półtora, żeby to odpracować, pracując na dwie zmiany. Okej, czyli takie work and travel. Tak. Work and travel, J1 visa do Stanów, także 3-4 miesiące pracy. Także tak wyglądały moje wakacje, także tak co miesiąc pożyczałem z 2000 zł, aż w końcu chyba za trzecim czy czwartym razem już nie musiałem pożyczać, no bo udało mi się w końcu zarobić jakąś większą kwotę z 10 czy 12 tysięcy dolców przez wakacje, pracując na trzy zmiany, a nie dwie. I w ten sposób przyjechałem do Polski i mogłem sobie już zatrzymać trochę pieniędzy, nie wiem, na kolejny wyjazd albo gdzieś, ale to wszystko były grosze zawsze, nie? To wszystko były grosze. No tak, no to jest to, co zawsze ja staram się polecać ludziom, formę jakby podróży czy wyjazdu, żeby właśnie zamiast próbować przez 5 lat odłożyć jakieś grosze na podróż, która będzie trwała 2 tygodnie, spróbować sobie troszeczkę to, wiesz, zaswitchować, zrobić switcha, tak jak nazwa twojego projektu, tak. Zmienić trochę mindset i właśnie zrobić tak jak ty, żeby zamiast pracować na podróż, to popracować chwilę w podróży. Pracujesz 2 tygodnie w jednym miejscu, podróżujesz przez kolejne 2 i potem kolejne 2 pracujesz, żeby kolejne 2 móc sobie pozwolić na dalszą podróż, nie? I wcześniej, zanim poleciałeś do Stanów, to ogarniałeś sobie pracę, czy już na miejscu to się działo? Na początku szukałem czasami 3 tygodnie pracy na miejscu, na przykład w Missouri, w takim dziwnym stanie. Ale to przed wylotem, czy ja już jak wylądowałeś? Nie, na miejscu szukałem. Czyli najpierw wiza, to na razie hajla bajla, tak. Reggaeton, przyleciałeś i dopiero się martwiłeś, gdzie ja będę pracował. Tak, zdarzały się takie rzeczy, także podróżowałem i szukałem dopiero pracy.
A czasami później zdarzało się, że to były takie programy już dobre, to jechałem do pracy w kasynie, w dobrym hotelu, już było to, była to taka fajna ustawka, czyli coś, prawdziwego. A jak wtedy twoja umiejętność języka wyglądała po angielsku? Byłeś taki, native English? Nie, no bez przesady. Dalej nie jestem jakoś native może, ale no na tyle, że spokojnie mogłem rozmawiać. Akurat to było komfortowe. Czyli komunikatywnie. Tak. Komunikatywnie. Bardzo dobrze komunikatywnie akurat. Ale i bez tego no, do Meksyku pojechałem, jak w ogóle nie znam hiszpańskiego. No tak. I przez 2 lata w ogóle nie rozmawiałem po hiszpańsku, tak? Także mogłoby kogoś zmylić, tak? Że musisz gdzieś jechać i musi być komunikatywnie. Czyli teraz najbardziej, gdzie nie znam języka, to bym pojechał, no. No czyli uważasz, że żeby podróżować, nie trzeba znać języka? No, w dzisiejszych czasach to nie, po co w ogóle ci język, tak? No, musisz być otwarty, a w ogóle język nie jest potrzebny, no. A jakbyś miał, nie wiem, komuś doradzić, albo mi doradzić, że chciałbym wyjechać, ale właśnie w taki sposób jak ty, ale się trochę boję, że nie znajdę pracy, nie ogarnę sobie niczego. Wiesz, to tak jak Maciek powiedział, że trzeba być właśnie odważnym, nie? Że trzeba być odważnym, żeby zrobić to ogarnąć sobie samemu. Jak ty to widzisz? Nie trzeba być odważnym. Moim zdaniem musisz zidentyfikować te myśli, które są negatywne, jak w każdym projekcie. Zobaczyć na te najbardziej negatywne, jak nimi zarządzać, tylko przykładowo, że przyjedziesz i nie znajdziesz pracy i coś tam, no i wyłóż to wszystko, nie bój się przed sobą, tak, negatywnych myśli, połóż je na stół i obetnij je, tak, mówisz, no okej, przyjadę, nie będę miał pracy, tak, no weź 2000 euro ze sobą, no i w najgorszym wypadku co się stanie, no pojedziesz w jedną stronę i wrócisz. I ktoś ci da 500 na bilet z powrotem, po miesiącu albo dwóch nie znajdziesz pracy i wrócisz, no to jest najgorszy worst case scenario, także najgorszy case. Ale nie musisz być ani odważny, ani po prostu pomyśl, co się może wydarzyć najlepszego i najgorszego. Z tym najgorszym nie zawracaj sobie za dużo gitary, tylko obetnij to, czyli zabezpiecz to, tak? No, przykładowo weź 1000 euro i spędź miesiąc w Hiszpanii, tak? Żyjąc no tak. Za pół darmo, coachując u kogoś, ale pomyśl, co się może wydarzyć najlepszego, tak? Możesz spotkać najbardziej ciekawych ludzi na świecie, możesz spotkać swoją pasję, możesz spotkać pięknych mężczyzn, kobiety, czy kto cię interesuje, tak? Możesz spotkać miłość, możesz spotkać takie rzeczy, które nie są na twoim radarze. Tak, że nawet nie wiesz, że to się może wydarzyć, nie? To jest najciekawsze. Mnie to wszystko spotkało, czyli mnie spotkały takie rzeczy, które nie były na moim radarze w ogóle. Czyli są takie rzeczy, o których ty nawet nie wiesz, a inni tym żyją w ogóle i praktykują. Totalnie, nie? To są najlepsze rzeczy. Rzeczy, o których w ogóle nie wiesz, że istnieją. A one się nagle wydarzą, nie? Tak, i to się nagle wydarzy i to jest takie wow wtedy, nie? Coś mnie spotkało całkiem innego, no. No to grubo. Czyli polecasz. Tak jeszcze z takich praktycznych rzeczy, to w jaki sposób szukałeś tej pracy wtedy i w jaki sposób teraz, gdybyś miał wyjechać, jakbyś to robił? Jakbyś podjął taką podróż? Znaczy... Teraz to nie podejmuję takich podróży, także trudno powiedzieć, ale po prostu. Ale jakby się miał właśnie wcielić w tą rolę. Tak? W ogóle się nie wcielam w jakieś wątpliwości, tylko po prostu jadę. Ale jakbym nie miał pieniędzy, wiem, jest tyle ogłoszeń online o pracę, albo no też nie jest to typowy case, bo teraz znam ludzi praktycznie, można powiedzieć, w większości stolic na świecie, więc mogę kogoś zapytać, nie? To jest niesamowite. Załatw mi apartament, albo gdzie poszukać pracy, albo właśnie, czy może jest jakaś znasz robota. Kogoś, kto zna kogoś, tak. W jakiejś cukierni obok, nie. Ale mówię, to nawet można, tam... wiesz, to nawet tak jak mówiłeś wcześniej, można po prostu, wiesz, jedziesz w jakieś miejsce, nawet nie masz nic ogarnięte, po prostu jak jesteś wystarczająco otwarty, idziesz do baru, poznajesz ludzi, ludzie poznają ciebie z innymi ludźmi i pytasz, ty, a może znacie kogoś, kto zna kogoś, nie? I nagle jest. Tak, wiesz. Że najlepiej postaw się w miejscu, gdzie chcesz być, a reszta się już sama wydarzy, tak? Postaw się w miejscu, gdzie chcesz być, a reszta się już sama wydarzy. Natura nie lubi pustki, więc będziesz musiał otworzyć usta, zapytać o coś. No oprócz osób, które są bardzo oporne i nie idą z flow, nie idą w ogóle z prądem, tylko pod prąd, no to wtedy rzeczywiście rzeczy się nie wydarzają. Jak no masz tak. Troszeczkę ciśnienia, żeby jednak coś zrobić albo być otwartym, no to na pewno spotkasz ludzi w takich miejscach, szczególnie jak za granicą, może jakbyś jeszcze gdzieś, nie wiem, pierwszy raz przyjechał do Polski, no to może, przecież ludzie też są uczynni w Polsce dla obcokrajowców, więc są. Też... Bardziej, powiem ci szczerze, że nawet bardziej do obcokrajowców niż do, wiesz, niż do Polaków, ale to zauważam, że w Meksyku też tak jest. Że... Wszędzie tak jest w sumie, że jak przyjechałby obcokrajowiec i powiedział, kurde, nie mam gdzie spać, nie wiem gdzie jechać, jakby przyjechał do jakiegoś normalnego miejsca, do Krakowa, no to zaraz by poznał jakichś ludzi na starówce, ktoś by powiedział, o to ja cię przekimam dzień tak, albo masz tu dwie, cztery dychy na hostel, czy coś, nie? Dokładnie, myślę, że bez większego problemu, także wszędzie tak jest w dzisiejszych czasach.
Myślę, że wszędzie, tak. Tak, tak, tak. I teraz... gdziekolwiek, gdzie my nie jeździmy. Nie? Tak, przynajmniej... w tym momencie czyli naprawdę bardzo bym chciał zaszczepić waszą świadomość tego, że na świecie naprawdę są dobrzy ludzie, że ta dobroć i robienie rzeczy po prostu naprawdę istnieje. To nie jest wymysł z Harry'ego Pottera czy z telewizji, z filmów romantycznych. Naprawdę magiczne rzeczy się dzieją, naprawdę dobroć się dzieje. To jest tutaj wokół nas i naprawdę wystarczy być na to otwarty, wystarczy w to uwierzyć tak naprawdę. Jak to raz się w to uwierzy, raz się to nawet zobaczy, to potem to nagle będzie przychodzić, to tu, to tam, tak jak różnego rodzaju znaki, naprawdę. Tak, łatwo skopiować coś, co już wiemy, że istnieje. Jak nie wiesz, że coś istnieje, to nie masz jak tego skopiować, więc musisz wychodzić odrobinę z pudełka, tak? I tak jest w biznesie, w miłości, we wszystkim. Idealne związki nie istnieje, tak? Póki nie spotkasz pary, która jest idealnym związkiem, soulmate, tak? Idealny biznes nie istnieje. Póki nie spotkasz gościa, który siedzi w domu 3 godziny, pracuje, zarabia 100 tysięcy miesięcznie, nie? To wtedy się zastanawiasz, może istnieje, tak? Tak. I tak, idealne państwo, czy nie istnieje, tak? No mi się idealnie żyło w Meksyku przez 10 lat, teraz jest zimno w zimę, tak? Zimno w zimę, 20 stopni. Tak, spadła temperatura o parę stopni przez ostatnie 2 lata, to efekt cieplarniany odnośnie, wiecie, tego całego efektu, że wszędzie rośnie temperatura, no tu nie rośnie, spada. Tu spada. Tu spada w Meksyku, także tak było ciepło przez 10 lat, a teraz zaczynamy narzekać, że jest zimno. No naprawdę jest zimno, naprawdę. Także przemyślcie. Tak. W ostatnim odcinku widzieliście o skuterze, także no przemyślcie ten skuter jeszcze przemyślcie. Raz. Albo jakąś bluzę sobie ogarnijcie. Tak. Bluzę no, na skuter. No więc krótko podsumowując, no stary, można podróżować, nie mając tak naprawdę jakiegoś super wielkiego zaplecza finansowego. No można, ja wyjechałem do Hiszpanii na przykład one way ticket, kupiłem, może miałem, nie wiem, z 10 tysięcy złotych rzeczywiście, czy 12 na koncie, no wtedy to było odrobinkę więcej pieniędzy niż teraz, tyle co 12 czy 15 tysięcy złotych teraz. Było z 15 lat temu, czy może nie. No ale nie obawiałem się. Wiadomo, że 1000 euro czy dolarów gdzieś zarobisz miesięcznie, jak trzeba będzie. Jak mi konto stopnieje, do... Także nie potrzeba dużej ilości. No tak, to jest właśnie fajne, tylko... co powiedziałeś, że jak jest potrzeba, nie jesteś stary upośledzony, czy nie jesteś, wiesz, jakkolwiek, nie wiem, nie jesteś kaleką, czy nie jesteś uzależniony od jakichś substancji odurzających, to jak jest potrzeba, musisz, wiesz, nie mam pieniędzy, nie mam jedzenia, nie mam gdzie spać, to choćby skały srały, ogarniesz to sobie. Naprawdę. To nie wiem, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś sobie nie ogarnął, nie będąc naprawdę jakimś bardzo poszkodowanym. Że jeżeli jest potrzeba, że brakuje mi czegoś do, wiesz, tego takiego basic stuff, tych takich podstawowych rzeczy do przetrwania, no to zawsze się to ogarnie, cokolwiek by się nie działo, no nie wiem, no. No nie wierzę w to, że się nie da. Spokojnie, no. Dla nas to jest taki straszny basic, to o czym mówimy chyba. No Kuba tak, jest 5 lat w podróży, ja jestem 15 lat w podróży albo więcej, tutaj gdzie mieszkam, za granicą. Także to jest taki straszny basic, naprawdę, na początek. Dla kogoś, kto nie słyszał ani o podróżach. Ja polecam zapoznać się z prawami manifestacji, fizyki, mindsetu, programów podświadomych, tak, takich kwestii bazowych, które powinny być właśnie uczone w szkołach na start, a nie tak jak Kuba ostatnio powiedział, jak to powiedziałeś, jak cię zacytować? Że... Ogadaliśmy wtedy chyba o relacjach i emocjach. Rozmawialiśmy o związkach i miłości. Że nas miłości, nawet nikt nie nauczył, jak się mamy tego uczyć. Tak, że w szkołach nic nas nie nauczono o związkach i miłości, także znamy tylko pokrzywione kwestie od swoich rodziców, tak, mówiąc wprost. Nie mamy żadnych wzorców, więc, jeżeli chodzi tak, o to te... powiedział Kuba, że nie mamy żadnych wzorców. Nie mamy wzorców miłości nawet. Nie to, że ty nie wiesz, jak powinien wyglądać związek, ty nawet nie wiesz, gdzie szukać, tak? Nigdzie nie widziałeś ani na ulicy, ani w rodzinie. To mówię, 99% na filmach, ludzi, tak. Wiesz, jakichś złotych cytatach, złotych tak, myślach, na filmach, wiesz, artystów. Na filmach to też było trochę przerysowane, albo pokrzywione, albo ten związek romantyczny taki, a nie inny. Więc życie tak samo. Być może nie wiesz, gdzie szukać wzorców, więc tutaj trzeba by troszeczkę albo bardzo wychodzić z pudełka, szukając nowych wzorców, czytając książki ludzi, którzy daleko wyszli z pudełka i wchodzić w ich mindset, jakie programy podświadome rządzą w ich życiu, jak oni manifestują na przykład tyle fantastycznych rzeczy, nie? A jak to przełożyć tak na prostsze? Bo powiedziałeś tyle trudnych słów, stary, że... Prostsze, no. Na prostsze to zacząć od takich basiców, jak na początku rozmawialiśmy, tak? Nie wiem, zrobić sobie wycieczkę za jeden uśmiech, za 500 euro i zobaczyć, że jakoś wszystko się ułoży. Jak nie panikujesz, nie trzymasz się strachu panicznie, tak, że kurczowo, to jest twoja główna rzecz w życiu, strach.
nie trzymasz się, tylko troszeczkę rozluźniasz tą aurę myśli, żeby to było troszeczkę jakiegokolwiek oddechu, innego niż panika, jak jesteś na wyjeździe w biznesie czy na rozmowie o pracę, no to wszystko się jakoś ułoży. No to jest taki eksperyment, który idzie tak daleko, że w końcu zaczynasz czuć się nieśmiertelny, albo nie boisz się niczego, no tak, w życiu, tak. albo nie chorujesz. W naszym przypadku, przykładowo twoim, domyślam się też, nie? Że tak, no to jest to, co... Nie obawiasz się pewnych kwestii nigdy, tak, nie? To ja to zawsze przekładam na to, na zaufanie do siebie i zaufanie do świata, że jak zaufasz światu, cokolwiek by się nie działo, to i tak będzie dobrze, to znaczy, że będzie dobrze, wiesz, o co chodzi, czy będzie tak lub inaczej, czy będzie tak lub nie, czy to z pracą, czy z podróżą. Tak czy inaczej, jeżeli dostanę pracę, to spoko, jeżeli nie dostanę pracy, to też spoko. Jestem pewny siebie i wtedy ten lęk w ogóle schodzi tam, sobie idzie, tam do dżungli. Bo się tym nie martwię, bo jak wyjdzie źle, to i tak wyjdzie dobrze. Także to jest jakby ta wiara, ta pewność. Właśnie o tym mówiłem, że o tym powinieneś, czy mógłbyś powiedzieć, albo nie wiem, zrobić jakieś szkolenie, w jaki sposób ludzie, którzy manifestują, są podłączeni w ogóle do uniwersum, mają koherencję serca, żyją cały czas w relaksie, nic dla nich nie jest problemem, wszystko się manifestuje, przychodzi, tak? Jeżeli coś nie przychodzi, to rozumiesz, że to nie jest dla ciebie na ten czas. Tak, i tak, tak dalej. To są inne prawa manifestacji i relaksu, które dotyczą w ogóle naszego życia. To w ogóle przeciętny śmiertelnik to może nie wiedzieć, o czym my mówimy, czy widzowie na twoim kanale. Dlatego tak, mówisz, jesteś... powiedz to jakoś prościej. Tak, no, tak. Prościej... Wiesz, o co chodzi. Wiesz, ja tak. Wiem, co mówisz. Pewnie większość z was też wie, ale wiesz, też zdarzą dlatego... się ludzie, którzy tak. Chcieliby wiedzieć. Nie? Dlatego ja mówię, zacznij tłumaczyć to, jak to jest tam taki prosty język, prostszy może niż którym ja się posługuję. Czyli twoje myśli kreują twoje uniwersum, całą rzeczywistość. Nie, że jakieś rzeczy, które się dzieją, tylko wszystko wokół ciebie. W ogóle jak ty chłoniesz, jak oddajesz rzeczy, twoje myśli. Myśli kształtują się w programy. Programy później nieświadomie wykonują tą rzeczywistość dookoła ciebie. To jest fizyka kwantowa, ale nie jakaś skomplikowana, mam wrażenie, jak ja o tym mówię. To chyba nie jest jakaś wielka fizyka kwantowa, którą musimy w laboratorium udowadniać, ale to jest udowodnione wszystko w laboratorium. Także a ty tak. Mógłbyś to wytłumaczyć, jak to działa w krokach właśnie prostych? Punkt po punkcie, czy jak menadżera jak na przestrzeni lat to funkcjonowało ciebie, że dzisiaj niczym się nie martwisz, nie chorujesz, wszystko się jakoś układa, jesteś zadowolony, cały czas wyluzowany, tak? No ilu ludzi jest takich na świecie? Kilku, to nawet ja znam niedużo takich ludzi. No tak, tak? A znasz dużo tak. Ludzi ciekawych, różnych, no, dziwnych. Trochę no. Na pewno, może znasz, nie dużo, ale trochę znam na świecie. No dlatego ludzi. Myślę, że na pewno będę właśnie starał się tą podróż, właśnie zmieniał jakby tego vloga mojego, na pewno go trochę przekształcę. Z chodzeniem z kamerą, pokazywanie, tu jest targ, tu są owoce, tu jem jabłko, tu jest to, tu jest tamto, tylko raczej to będą właśnie na pewno więcej moich myśli na tle właśnie pięknych tutaj dżungli, na tle różnych rzeczy, które doświadczam, będę pewnie doświadczam w podróży, będę przekształcał tutaj na jakieś właśnie, ale piękny ptaszek, no, będę przekształcał na, tak. na właśnie takie rzeczy, nie, na takie, nazwijmy to lekcje. I może... Super. To ja mówię do Kuby ostatnio i to jest personal message, ale on już wie, pokaż kim jesteś i co jest w tobie i co cię zbudowało, że jesteś taki jak teraz i dokąd zmierzasz. To będzie interesująca przygoda, tak? Ale Kuba to już słyszał ode mnie, także może to jest jakaś wiadomość dla was czy dla ciebie po drugiej stronie. Bądź sobą i pokaż, jak masz coś ciekawego, to nie kryj się z tym. Pokaż dokąd zmierzasz, skąd się to wzięło, tak? No tutaj w tym przypadku no, są to ciekawe kwestie, tak? Tak, tak. No bądź sobą, rozbierz się z tych wszystkich masek, które gdzieś tak tam jest. Pokazujesz światu, tak jak mówiłem wielokrotnie na gości. I tyle zdejmujemy, jesteśmy sobą i tyle. Także dzięki kochani, że jesteście ze mną, jesteście z nami, że oglądacie, że subskrybujecie, przypominam o subskrypcjach, lajkach, dzięki temu, że subskrybujecie, że lajkujecie, gdzieś tam oglądacie reklamy, wspieracie moją podróż i przede wszystkim te filmy, te wszystkie wartości, które staramy się przekazywać, idą gdzieś tam dalej, mogą dotrzeć do większej ilości osób, także byłoby fajnie. No i co, dziękuję wam ślicznie, przypominam o Patronite, wszystkie linki są pod filmem. No i co, zapraszam do komentarzy i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.